Witam, zapraszam na rozmowę dnia, której gościem jest Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam telewidzów Telewizji Polskiej. Panie wojewodo, jakby pan ocenił dzisiaj sytuację pandemiczną w naszym regionie? Jest źle, czy już niestety bardzo źle? Szanowni Państwo, jest źle. To ja od kilku dni też w wszystkich moich komunikatach to przedstawiam. Za ostatnią dobę mamy 1663 nowe przypadki. Ostatnie 10 dni to jest między 1200 a 1995. Ja cieszę się, że nie przekraczamy bariery 2000, ale na pewno 1500 średnio dziennie to jest bardzo duża ilość, która przekłada się na zwiększenie miejsc. Praktycznie codziennie notujemy większą ilość miejsc w szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to bardzo duże wyzwanie dla całej służby medycznej, dla całej administracji samorządowo-rządowej, administracji szpitali, lekarzy, pielęgniarki, wszystkich, którzy się tymi chorymi zajmują. Nasz region jest w czołówce zachorowalności, to też często słyszymy w ostatnich dniach w przeliczeniu przypadków na jednego mieszkańca. Oczywiście wiemy, że zachorowalność, i widzimy to, rośnie w całej Polsce, ale dlaczego u nas jest tak drastycznie, jak pan sądzi? Nie chciałbym oczywiście, teorii jest pewnie wiele i każdy będzie miał swoją. My koncentrujemy się na tym, aby ilość miejsc w szpitalach i tych dla tych pacjentów w stanie dobrym, ale średnim i ciężkim była adekwatna do sytuacji. I to jest taka nieustająca walka i wojna. Jesteśmy, jak zawsze powtarzam, na wszystkich naradach z dyrektorami szpitali, z lekarzami, z samorządowcami, że szanowni państwo, jesteśmy na wojnie z bardzo trudnym przeciwnikiem i takie działanie również należy podejmować. Te wszystkie ogniska, które mamy w naszym regionie, one są rozproszone. Niestety to jest takie równomierne i myślę, że też duża ilość testów, którą wykonujemy w naszym regionie, bo to jest 5,5 tysiąca dziennie, powoduje, że dość dużo tego wirusa wykrywamy. Praktycznie oprócz tego, że może się zdarzyć, że poprzez punkty drive-thru taki wynik idzie z pewnym opóźnieniem, ale on rzeczywiście jest priorytetem. Są dla nas szpitale, DPS, tutaj te miejsca, gdzie najszybciej potrzebny jest wynik. Także takiej ogólnej przyczyny nie ma. Ja widzę, że nie, rozumiem, że nie ma większego powodu, dla którego w naszym regionie ta ilość zachorowań jest rzeczywiście jest bardzo wysoka. No tutaj mógłbym wskazać jeden punkt, aczkolwiek on też nie jest ani zbadany, ani udowodniony. To jest lokalizacja uzdrowisk w Ciechocinku i Wino w Wrocławiu, które no, jednak z całego kraju przyjeżdżały osoby i tam na pewno, a wiemy o tym, te wyniki dodatnie też powodowały problemy w okolicznych szpitalach, więc no, tu na pewno tak, a inne przyczyny, no, nie ma innego powodu, dla którego mielibyśmy się tym w jakiś sposób, no mamy, musimy się zajmować rozwiązywaniem problemów walki na froncie wojny z pandemią. Panie wojewodo, ale eksperci wskazują wyraźnie, że ten wzrost również wynika z manifestacji, które się odbywały. Czy podziela pan tę opinię? Na pewno manifestacje nie pomogły. W tym mówiliśmy o tym z panem doktorem Pawłem Rajewskim, konsultantem wojewódzkim do spraw chorób zakaźnych oraz inspektorem Wojciechem Koprem kilka dni temu, że każde zbiorowisko osób, skupisko, tym bardziej te demonstracje spowodują rozszerzenie się tej choroby. I oczywiście osoby młode mogą nawet nie zauważyć, że były chore lub przejście koronawirusa w sposób lekki, delikatny, nawet średni. Natomiast domownicy, osoby, z którymi oni mają styczność, osoby starsze, osoby schorowane z chorobami współistniejącymi, to zagraża ewidentnie ich zdrowiu i życiu, co na co dzień widzimy w walce, nierównej walce w szpitalach. Przyspiesza się, o tym słyszymy, testowanie pacjentów z podejrzeniem COVID-19 poprzez testy antygenowe. Jaka jest, czy będzie do nich dostępność?
No, te testy będą dostępne, na pewno to przyspieszy pewne procesy, ale ja tutaj będę kładł w naszym regionie nacisk na utrzymanie dużej ilości testów genetycznych. Kolejne laboratoria będą otwierane, jedno w Toruniu, które w tym momencie jest przygotowane do tego, kolejne w Toruniu, gdzie tych laboratoriów brakowało. Dzisiaj rozmawialiśmy też na spotkaniu z panem marszałkiem, prezydentem Torunia, o wsparciu również dla laboratorium w szpitalu zespolonym również w Toruniu, ale również i szpital wojskowy zawnioskował o zwiększenie możliwości funkcjonowania swojego laboratorium oraz samo laboratorium w sanepidzie, w stacji sanitarnej w Bydgoszczy będzie rozbudowywane, więc te testy genetyczne są testami najbardziej pewnymi. Te testy kasetkowe, o których mówimy, są rzeczywiście dają pewien obraz, ale nie pełen obraz i na pewno testy genetyczne będą tą podstawą, a uzupełnieniem i wsparciem będą testy kasetkowe, które będą informowały oczywiście, że taka osoba przeszła koronawirusa lub jest w trakcie przechodzenia tej choroby. Czyli zapowiada Pan większą ilość testów, a ile mamy miejsc covidowych w funkcjonujących szpitalach w naszym regionie? Jak to jest dzisiaj? Decyzji, które wydałem na miejsca covidowe jest przeszło 1700, natomiast no, nie wszystkie miejsca będą, czy są w tej chwili dostępne, bo to jest oczywiste, że pustych miejsc nikt też nie będzie trzymał i kadry, i zasobów szpitala. Pamiętajmy, że cały czas osoby chorują na choroby, które trzeba leczyć w tak zwanej części czystej, więc no, są też szpitale, które są do tego przystosowane, które mają te specjalnie szczególne przeznaczenie, żeby leczyć też osoby, które nie mają koronawirusa, ale coraz więcej osób mających też chorobę koronawirusa potrzebuje zabiegów i opieki specjalistycznej, więc no, to są bardzo trudne decyzje. Ostatnie decyzje, które podjęliśmy ze sztabem kryzysowym wojewódzkim, to przekształcenie dwóch szpitali, szpital w Golubiu Dobrzyniu, w Aleksandrowie Kujawskim, rozszerzenie, ale o tym pewnie za jakiś czas funkcjonowania szpitala w Radziejowie, również rozmowy ze szpitalem w Mogilnie o możliwości wygenerowania łóżek. Dzisiaj ważne spotkanie z marszałkiem województwa, prezydentem Torunia odnośnie zwiększenia bazy łóżkowej również w samym Toruniu. Kolejne rozmowy w Grudziądzu, więc staramy się, aby ta baza łóżek była dostosowana do no, zwiększającej się liczby chorych na naszych oddziałach. Na pewno pomoże bardzo ważny zapis. Mam nadzieję, że jego zastosowanie przełoży się na praktykę, czyli te wszystkie osoby, które wpadają w kwarantannę z personelu medycznego, będą mogły z tej kwarantanny zostać zwolnione po właściwym badaniu na obecność koronawirusa. Dzisiaj na przykład w tych dwóch szpitalach, mówię o szpitalu zespolonym w Toruniu oraz szpitalu w Grudziądzu, mamy po 300 osób na kwarantannach i w izolacji. Rozmawiając z dyrektorami, rzeczywiście znacząca część tego personelu po tym zapisie wprowadzonym spowoduje, że będzie możliwość powrotu dużej części kadry medycznej. 15% lekarzy, 12% pielęgniarek, to są dane sprzed kilku dni Narodowego Funduszu Zdrowia, przebywa dzisiaj na tych właśnie, poza szpitalem, nie leczy i nie może leczyć, więc no, to jest ważna sprawa, abyśmy jak najszybciej mogli skorzystać z ich wsparcia. Wiemy już, że na bazie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku jest przygotowywany kolejny szpital dla osób zakażonych COVID-19. Proszę powiedzieć, na jakim etapie obecnie są te prace i kiedy ten szpital ruszy? Słyszymy, że już w listopadzie. Tak, plan jest na listopad, natomiast no, dzisiaj została podpisana umowa między wykonawcą a 22. Szpitalem Uzdrowiskowym, Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowym. To są bardzo trudne też przedsięwzięcia. No, budowanie szpitala to nie jest prosta rzecz. On musi być zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną, na ile to jest możliwe w tak krótkim okresie czasu. Najważniejszym elementem tego szpitala będzie instalacja tlenowa, która ma swoje uwarunkowania, czyli trzeba wylać odpowiedni fundament, dość duża butla tlenowa. Przypomnę, że tam 250 miejsc, 150 miejsc tlenowych plus około 70-60 miejsc respiratorowych, które chcemy w tym Ciechocinku uruchomić. Ważna rzecz, korzystamy z potencjału już istniejącego obiektu, przez to koszty przygotowania takiej inwestycji są dużo mniejsze oraz też liczymy bardzo, ja liczę osobiście na to,
że potencjał medyczny, uzdrowiskowy lekarzy, pielęgniarek, którzy mieli wcześniej zatrudnienie w Ciechocinku, w innych uzdrowiskach, sanatoriach, wspomoże pracę tego szpitala. No, jest to w tym samym generalnie miejscu. Też ta decyzja została między innymi pod tym kątem podjęta i mam nadzieję, że no, ruszymy za kilka tygodni z tym szpitalem i nasza służba zdrowia do tego czasu wytrzyma ten napór nowych chorych. Mam nadzieję, że ta liczba bardzo duża, jak powiedziałem, średnio 1,5 tysiąca dziennie, nie będzie się zwiększała, a mam nadzieję, że będzie właśnie malała. Aby zwiększyć liczbę miejsc dla cięższych przypadków, rząd zapowiedział zwiększenie też bazy izolatoriów do 10 tysięcy miejsc w całej Polsce w 55 obiektach. Ile będzie w takim razie docelowo izolatoriów w naszym regionie? Jakie są plany? Obecnie jest 300 miejsc, natomiast przygotowane są dwa sanatoria prywatne, jedno w Ciechocinku na 40 miejsc, jedno w Inowrocławiu na 300 miejsc. Zależy nam również na tym, aby Inowrocław tutaj miał swoje izolatorium dla szpitala w Radziejowie, szpitala przede wszystkim covidowego, ale szpitala w Inowrocławiu czy szpitala w Mogilnie, żeby w tym miejscu, w tej części województwa również funkcjonowało izolatorium. W tej chwili w tym izolatorium jest między 150 a 170 osób. Ta liczba się dosyć dynamicznie zmienia. Osoby są wypisywane do domu z tego izolatorium lub trafiają do szpitala, jeżeli stan ich się pogorszy. Tam również dzisiaj w tym obecnym funkcjonującym izolatorium MSWiA w Ciechocinku, tu chciałbym podziękować panu dyrektorowi Makowskiemu, całej kadrze, są osoby leczone, czyli jest możliwość podania tlenu w przypadku pogarszania się stanu zdrowia. Jest karetka dedykowana, która stoi cały czas przy tym szpitalu i w każdej chwili może zawieźć osobę chorą z izolatorium do szpitala lub jeżeli stan zdrowia się na tyle poprawił, jest ona wypisywana i na odpowiedni termin do domu. Kontaktuje się pan, jak słyszeliśmy, i w tej rozmowie z samorządowcami i województwa i poszczególnych miast chociażby. Jak pan ocenia w praktyce tę współpracę w kontekście pandemii? Tych spotkań jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No to jest podstawa, abyśmy wymieniali informacje, aby również znane były intencje, możliwości, plany i z naszej strony, ze strony administracji rządowej, ale również ze strony administracji szpitali. Tutaj samorządy są bardzo ważnym elementem, przykładem dobrej współpracy. W mojej ocenie dzisiejsze spotkanie z panem marszałkiem, z prezydentem Torunia, aby omówić sytuację właśnie szpitali toruńskich i tych problemów, które występują w tym regionie, ale oczywiście co tydzień spotykam się z wszystkimi samorządowcami województwa kujawsko-pomorskiego. Na pewno no, efektem tej dobrej współpracy tych spraw jest naprawdę bardzo dużo. Od tego programu, który wprowadzamy, wsparcie dla seniora, gdzie samorządowcy mogą otrzymać środki na to, aby był ten kontakt między urzędem a seniorami, którzy będą mieli coraz trudniejszą sytuację. No, namawiamy jednak, żeby zostali w domu, więc no, trzeba do tych seniorów iść, za nich zrobić zakupy, załatwić pewne sprawy formalne. No, do tego właśnie będą urzędy, które otrzymają odpowiednie finansowe. I oprócz tego chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o współpracę z samorządowcami, to bardzo chciałbym podziękować samorządowcom, bo po moim apelu już kilka dni temu ilość punktów drive-thru wzrosła do około 40, było 25, jak się spotkaliśmy, teraz jest 40. Te nowe otwarte drive-thru, na przykład Sępólno-Krajeńskie, Mogilno, Włocławek czy ostatnio Kruszwica, bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest również zwiększenie bezpieczeństwa, jeżeli dana osoba nie musi czekać godzinami w tłumie, w kolejce, tylko właśnie ma blisko pod ręką i przyjeżdża i ma pobrany wymaz, który powoduje, że ten wynik też dociera do tego, jak najszybciej do tego, który jest badany. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i w tym wszystkim bardzo ważne jest to, abyśmy przestrzegali zasad, jakie obowiązują, jakie zostały wprowadzone w czasie pandemii, a przede wszystkim dystans, maseczki, dezynfekcja, a także inne obostrzenia, które obowiązują i będą za chwilę obowiązywały. Dziękuję panu wojewodzie za udział w naszym programie. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Dziękuję państwu za uwagę i mówię do zobaczenia.